Bardzo serdecznie witam wszystkich miłośników Księgi Apokalipsy. Dzisiaj będziemy rozważali trąbę piątą, zapisaną w ósmym rozdziale tej proroczej Księgi, od wersetu tam trzynastego po dziewiąty rozdział, werset dwunasty. A więc Apokalipsa, ósmy rozdział, od wersetu trzynastego po dziewiąty rozdział, werset dwunasty. Romba piąta przedstawia narodziny islamu i upadek Bizancjum, przedstawia wielki konflikt islamsko-chrześcijański, a więc konflikt między dwiema największymi religiami świata. Ale zanim będziemy rozważali te proroctwa, chciałbym podać kilka ogłoszeń. Pierwsze, Posiadamy bardzo fajną książkę pod tytułem Apokalipsa, Ostatnie Wydarzenia na Ziemi w Prostwach Pisma Świętego. Fajna książeczka, polecam ją, napisana przez Jonatana Dunkela. Komentuje fragmenty księgi Apokalipsy, zwłaszcza te związane z naszymi obecnymi czasami. Książka Apokalipsa. Znajduje się w naszym sklepie na Facebooku, kosztuje 25 zł. Jeśli ktoś zamówi przez internet tą książeczkę lub telefonicznie, wyślemy mu ją za zaliczeniem pocztowym. Przeznaczona jest dla tych, którzy rzeczywiście wgłębiają się, badają, studiują, chcą lepiej poznać przesłanie Boże zawarte w Księdze Apokalipsy. Moi drodzy, oczywiście proctwa Apokalipsy są bardzo ciekawe, koncentrują naszą uwagę, pochłaniają po prostu nasze zainteresowania, ale muszę Wam coś powiedzieć, tak od siebie, myślę, bardzo ważnego. Też bardzo się interesuję proctwami Apokalipsy i Daniela, ale uważam, że najważniejszymi fragmentami Pisma Świętego są te fragmenty, które wyjaśniają prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę. A więc te zapisy, które tłumaczą nam, w jaki sposób grzeszny człowiek może być usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego przez świętego Boga, uzyskać Boże Przebaczenie i nadzieję życia wiecznego. Możemy znać prostwa Apokalipsy, ale bez zrozumienia tego, co się stało na krzyżu Golgoty, będziemy bardzo ubodzy. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam Was, abyście oprócz oglądania programów związanych z prostwami Księgi Apokalipsy, weszli w internet, odnaleźli sobie kanał YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska i tam sobie wystukali... Tytuł Odkupienie, usprawiedliwienie tylko przez wiarę czy tak się da, czy to możliwe oczywiście mojego autorstwa Wiesław Szkopiński. Ten wykład, czy ta prelekcja wyjaśnia nam jeden z bardzo ważnych fragmentów listu apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział od wersetu 20 po 26. Ten fragment daje nam zrozumienie, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie każdy z nas, będąc ułomnym, grzesznym człowiekiem, może uzyskać Boże przebaczenie i nadzieję życia wiecznego. Zapraszamy też do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka. No i oczywiście zostawcie pod filmem swój komentarz. A jeśli uznacie, że Wam się dzisiejszy program podobał, no to oczywiście łapka do góry. Mamy literaturę w naszym sklepie na Facebooku i tą darmową, i tą prawda, płatną, i tą bezpłatną. I tą, za którą, oczywiście, no niestety, musimy pobrać pewne pieniążki. Możecie sobie popatrzeć, zamówić, wyślemy wam, z wielką radością. No i oczywiście każdy, kto chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego rozważania. Piątej trąby bardzo proszę, żeby nas mailowo o tym powiadomił i drogą internetową mu ten wydruk wyślemy, żeby mógł sobie go dokładnie zbadać i przerobić. Prosimy również o wsparcie finansowe. Jak do tej pory w zasadzie nikt nas tak nie wspiera, jeśli chodzi o nasz Kościół. Jesteśmy, dostajemy jakieś pomoc od osób prywatnych za którą bardzo bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Ten świat jest taki, że po prostu no Pieniążki umożliwiają dotarcie do zdecydowanie większej ilości odbiorców naszego programu, za co bardzo dziękujemy. No wszystkie dane na ten temat konto, mail, telefon wszystko to znajdziecie w opisie dzisiejszego spotkania. A teraz przechodzimy do rozważania. Proroctwa Trąby Piątej. A więc otwieramy Księgę Apokalipsy i zaczynamy od trzynastego wersetu osiemnastego rozdziału. Jan zapisał, i spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom Ziemi. Gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Jan w kolejnej wizji proroctwa siódmej pieczęci zobaczył orła lecącego wysoko na niebie. Orzeł głośno wołał: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów. Którzy jeszcze mają trąbić. Orzeł zapowiedział, że po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, przedstawionego w poprzednich czterech trąbach, powstaną na ziemi wrogie Bogu moce, które spowodują wiele nieszczęść, szczególnie w świecie chrześcijańskim. Oprócz rzymskiego papieństwa, jaka inna moc? Która pojawiła się po upadku łacińskiego Rzymu w 476 roku, mogła wypełnić przepowiednię Orła. Wszystko na to wskazuje, że jest nią Islam. Chyba żadna inna potęga owych czasów nie przeobraziła świata tak znacznie i nie zatrzęsła tak mocno chrześcijaństwem, jak właśnie Islam. Narodziny i podbój świata przez Islam objawione zostały Janowi na Patmos w końcu pierwszego wieku w treści piątej i szóstej trąby zapisanej w dziewiątym rozdziale księgi Apokalipsy. Czytamy dziewiąty rozdział, werset pierwszy. I zatrąbił piąty anioł, i widziałem gwiazdę która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz do studni otchłani. Gdy zabrzmiała piąta trąba, Jan zobaczył trzy biblijne symbole prorocze: gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, klucz, który otrzymała, i studnię otchłani, którą miała tym kluczem otworzyć. W zależności od kontekstu, Gwiazda może oznaczać Chrystusa, Jego wyznawców, szatana i demony, ogólnie wybitne postacie historii. Klucz w zależności od kontekstu może oznaczać władzę, moc, poznanie, autorytet, wpływ i wynikające z tego w danej sytuacji możliwości. Studnia otchłani oddana jest w tekście greckim słowem abyssos oznaczającym otchłań, przepaść, czeluść. Dotyczy miejsca pobyty demonów lub miejsca, z którego wychodzą na świat moce zła, siedzib zmarłych, zapomnienia, głębin ziemi lub oceanu, rozległych pustych obszarów. Teksty biblijne wyjaśniające symbolikę podanych tutaj proroczych symboli, które przedstawia Jan, zawarte są w naszym wydruku. Jeśli go zamówicie, będziecie to mieli. Ja podczas spotkania ich nie czytam, bo to by trwało zbyt długo. Werset drugi brzmi I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Tak jak czytamy w wersecie drugim, spadła gwiazda, otrzymanym kluczem, otworzyła studnię otchłani. Wtedy wzbił się ze studni intensywny dym, zaciemniając słońce i powietrze. Pojawiają się tutaj trzy kolejne symbole prorocze: dym, słońce i powietrze. Na podstawie zapisów Starego i Nowego Testamentu, dym w kontekście badanego proroctwa może oznaczać drażnienie, obrażanie Boga, odrzucenie Boga i negację jego prawdy, negatywne oddziaływanie. Dym jest także związany z klęską, zagładą, zniszczeniem i udręką. Co ciekawe, dym może też sugerować gniew Boga. Słońce może oznaczać jakąś najważniejszą osobistość np. Na Boga, albo Ojca, Tatusia, lub też Bóstwo. W wielu tekstach biblijnych Bóg jest przyrównany do światła lub opisany jako Jego źródło. Powietrze atmosferyczne jest nieodzowne do życia. Jego zanieczyszczenie prowadzi do problemów z oddychaniem, chorób, a nawet śmierci. Zakłóca normalne funkcjonowanie czynności życiowych. W Piśmie Świętym większości wypadków występuje w tekstach związanych z morem, Zarazą lub jakąś plagą. Na bazie zrozumienia powyższych symboli dochodzimy do wniosku, że piąta trąba zapowiedziała, iż w okresie po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego pojawi się jakaś wybitna postać, która zdobędzie wielki autorytet i wpływ na mieszkańców bezkresnych pustynnych obszarów. W wyniku działania tej wybitnej postaci i zjednoczonych wokół niej mieszkańców pustynnych obszarów rozwinie się jakaś idea, ruch, zapewne o charakterze religijnym, społecznym, politycznym i militarnym, który zawojuje znaczną część świata. Zaneguje również Boga Objawionego w Piśmie Świętym jego wartości, prawa i prawdy. Ruch ten w swojej istocie będzie reprezentował naukę niezgodną z Pismem Świętym. Dlatego proroctwo przyrównuje jego ideę i przesłanie do skażonego powietrza, które przyćmiło słońce. Wszystko na to wskazuje. Że spadłą na ziemię gwiazdą jest Mahomet. Dymem jest zapoczątkowany przez niego islam, w swej istocie niezgodny z prawdami Pisma Świętego i wrogi chrześcijaństwu. Około 610 roku w Mekce Mahomet otrzymał objawienia, jak sam stwierdził, od Anioła Gabriela. Nie znalazł wielu wyznawców wśród mieszkańców Mekki, a wkrótce jego zwolennicy spotkali się z prześladowaniami. Dopiero w 622 roku Medyna przyjęła Mahometa i jego nową religię. Stąd rok 622 jest początkiem ery muzułmańskiej. W 630 roku Mahomet zdobył Mekkę, dwa lata później zmarł. W chwili jego śmierci Półwysep Arabski był już zjednoczony pod sztandarem islamu. Za studnią otchłani możemy uznać pustynne obszary Półwyspu Arabskiego zamieszkałe przez Arabów. Etymologicznie słowo Arab oznacza pustynię. Lub jej mieszkańca Beduina. Do czasów Mahometa półwysep arabski odgrywał drugorzędną rolę w historii powszechnej. Ale w VII wieku, kiedy narodził się Islam, Arabowie stali się aktywnymi twórcami dziejów. Islam jest niezgodny z Bożym Objawieniem zapisanym w Piśmie Świętym. Nieprzyjazny też chrześcijaństwu. Co Jan ujął w przenośni jako zaćmienie słońca i skażenie powietrza dymem? Popatrzmy na werset trzeci. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. Inwazja szarańczy. Zjadającej zieleń jest klęską, przed którą drżą mieszkańcy wschodu. W Starym Testamencie autor księgi sędziów przyrównał najazdy Midjańczyków, Amalekitów i innych ludów wschodu na Izrael do inwazji szarańczy. Stąd szarańczę wydostającą się z dymu buchającego ze studni czeluści. Należy powiązać z podbojami arabskimi szerzącymi islam. Szarańcza wydostała się z dymu, co sugeruje, że podboje arabskie były inspirowane przez wytyczne islamu. Koran, święta księga islamu, zaleca dżihad, świętą wojnę z niewiernymi w celu szerzenia islamu, walczący za wiarę. Ginący w dżihadzie muzułmanin był uznany za męczennika i szedł prosto do nieba. Kierowani taką motywacją arabowie gardzili śmiercią i prowadzili skutecznie dżihad z wielką determinacją. Skorpiony to drapieżne pajęczaki, żyjące na gorących pustynnych obszarach. Mają ciało pokryte pancerzem. Uzbrojony w szczypce skorpion, chwyta nimi ofiarę i zabija kolcem jadowym, usadowionym na końcu ogona. Dla człowieka ukąszenie skorpiona w zasadzie nie jest śmiertelne, ale bolesne. Podobnie islamscy Arabowie. Mocno chwycili w swoje kleszcze podbite ludy, i jakby swoim kolcem jadowym wstrzyknęli islam, zmuszając je do przyjęcia Koranu, nie dążąc w zasadzie do ich unicestwienia. Na czele państwa muzułmańskiego stał kalif, jako najwyższy zwierzchnik wyznawców islamu. Administracją kierował Wezyr, sądownictwem główny Kadi, wojskiem zaś dowodzili emirowie. Za kalifa Omar'a rozpoczęła się trwająca do 650 roku pierwsza faza muzułmańskich podbojów. Arabowie zdobyli Irak, Syrię, Palestynę i Egipt, wyparli Persów z Arabii Południowej. Wykorzystując osłabienie sąsiadnich mocarstw bizantyńskiego i perskiego, wdarli się na ich tereny. Zapanowania Omajadów doszło do drugiej fazy ekspansji islamu. Arabowie ruszyli na, wschid, na wschód, aż po Chiny i od 711 roku na zachód po Hiszpanię. Klęska muzułmanów w bitwie z frankami pod Poitiers w 732 roku zatrzymała ekspansję islamu do Europy. W latach od 1096 do 1291 roku trwały wojny krzyżowe. Dla kalifatu islamskiego nie miały one tak wielkiego znaczenia jak dla katolickiej Europy. Ale ostatecznie muzułmanie i tak je wygrali. Popatrzmy teraz na czwarty werset. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach. W Starym Testamencie. Bóg zakazał Izraelowi niszczyć drzewa podczas wojny. I tu mamy jakby echo tych słów Starego Testamentu. W prostwach apokalipsy ziemia, drzewa, trawa, rośliny oznaczają ludzi i ich dobra, pola, ogrody, sady. To, to czym się zajmują, z czego żyją ich otoczenie i środowisko. Ogólnie przejawy życia, funkcjonowania. Szarancza otrzymała zakaz niszczenia roślinności, którą normalnie zjada do cna. Podobnie Arabowie szerzący islam nie byli zainteresowani unicestwianiem zwyciężonych ludów, wycinaniem ich w pień na podbitych terenach. Postępowała arabizacja i islamizacja poprzez osiedlanie się Arabów i asymilację miejscowej ludności. Następca Mahometa, kalif Abu Bakr, wydał następujące polecenie: Cytuję: Gdy staczać będziecie walki w imieniu Pańskim, zachowujcie się jak ludzie. Niech wasze zwycięstwo nie będzie splamione krwią kobiet albo dzieci. Nie niszczcie drzew palmowych, ani nie palcie zbóż ze zbożem. Nie ścinajcie żadnych drzew owocowych, ani nie wyrządzajcie szkody bydłu, chyba że zabijecie coś do zjedzenia. Gdy zawrzecie jakieś przymierze lub umowę, pozostańcie przy tym, i bądźcie tak dobrymi, jak wasze słowo. Abu Bakr nakazał także, i tu kolejny cytat ludzie wydają rozkaz, abyście dziesięć rzeczy spełniali dokładnie. Nikogo nie wprowadzajcie w błąd, nie kradnijcie. Nie prowadźcie nieuczciwego handlu, nie rańcie nikogo, nie zabijajcie dzieci, ani starców, ani kobiet. Agresja szarańczy została skierowana, jak zapisał prorok, przeciwko ludziom nie mającym pieczęci bożej na czołach. Kim byli ci ludzie? Żeby odpowiedzieć na te pytanie, musimy zrozumieć, Czym jest pieczęć w kontekście badanego proroctwa? Leksykon państwowego wydawnictwa naukowego podaje, że pieczęć to znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub instytucji, a w naszym wypadku Boga. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu sugeruje, że pieczęć to znak tożsamości lub autentyczności, znak identyfikacyjny, coś poświadczający, potwierdzający i przyznający. W Nowym Testamencie apostoł Paweł zapisał o pieczęci usprawiedliwienia przez wiarę. I tutaj otwieram list apostoła Pawła do Rzymian, czwarty rozdział, werset jedenasty, gdzie Paweł pisze następujące słowa. I otrzymał znak obrzezania, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych. I aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. A więc tutaj pieczęć kojarzy się z usprawiedliwieniem przez wiarę, z Bożym przebaczeniem. Swoje powołanie apostoł określił pieczęcią apostolstwa. Najlepsze wyjaśnienie znaczenia pieczęci bożej znalazłem w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i werset dziewiętnasty. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i tam werset dziewiętnasty. Paweł zapisał: Wszakże fundament boży stoi niewzruszony. A ma tę pieczęć na sobie, zna pan tych, którzy są jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia pańskiego. Przepiękny zapis. Fundament Boży stoi niewzruszony. Ma tę pieczęć na sobie, zna pan tych, którzy są jego. To jest tekst, który dokładnie. Odpowiada naszemu proctwu. Wie Bóg, którzy są jego. To jest pieczęć Boża. A więc w tym zapisie apostoł Paweł pieczęć przedstawia jako znak przynależności do Boga. Pieczęć identyfikuje tych, którzy do Boga należą, stąd są pod jego szczególną opieką. Adwentyści dnia siódmego uważają, że wyjątkowym rodzajem Bożej Pieczęci jest sobota, siódmy dzień tygodnia, którą Bóg nakazał święcić w czwartym przykazaniu biblijnego dekalogu. Otwieram Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżesza. I tam w drugiej Księdze Mojżesza czytam dwudziesty rozdział, od wersetu 8 po jedenasty. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest Sabat Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn. Ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabatu i poświęcił go. Święcenie Soboty jest wyrazem uznania Boga. Za stwórcę świata, źródło wszelkiego bytu, życia i istnienia, a tym samym za najwyższego władcę. Z tego tytułu sobota jest znakiem poświadczającym, że dana osoba święcąca sabat przynależy do Boga, jest poddaną Boga. I tutaj chcę przeczytać teksty z księgi proroka Ezechiela. Księga Ezechiela. Dwudziesty rozdział, czytam werset jedenasty i dwunasty. Bóg przez proka powiedział: I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Nadałem im również moje sabaty. Aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. I w tym samym rozdziale czytam werset 19 i 20. Ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem. Sabat jest więc szczególnym znakiem odróżniającym lud Boży od reszty świata. Sabat wskazuje, że dany człowiek czci prawdziwego Boga, ma właściwe relacje ze stworzycielem. Sabat jest więc znakiem przynależności do Boga i jest i można uznać go jak najbardziej za pieczęć Bożą. Kto tą pieczęć wtedy posiadał? Różne mniejszościowe ugrupowania chrześcijańskie uznane przez panujący Kościół za heretyckie. Mniejszości te wierzyły w prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Prawda ta uczy, że tylko ufając Bożemu przebaczeniu, opartym na zasługach i śmierci Chrystusa, grzesznik może uzyskać pojednanie z Bogiem. Wierząc, że tylko krew Chrystusa obmywa jego winy, człowiek zostaje przez Boga uznany za sprawiedliwego. Oczywiście wiara ta. Potwierdzona musi być przez pozytywną zmianę życia, czyli nawrócenie, i dozgonne życie zgodne z wolą Bożą, czyli uświęcenie. Mniejszości te uznawały również Pismo Święte za najwyższy autorytet wiary. Na miarę swego zrozumienia, zapisanego natchnionego objawienia Bożego, dążyły do życia zgodnego z Jego wymaganiami. Starały się, aby ich wiara odpowiadała zaleceniom biblijnym. Uznawały Chrystusa za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Odrzucały niebiblijne doktryny o duszy nieśmiertelnej, piekle, niebie i czyśćcu. Respektowały dekalog w wersji biblijnej, zachowując drugie przykazanie zakazujące bałwochwalczego kultu świętych figur i obrazów, oraz czwarte przykazanie nakazujące święcenie soboty siódmego dnia tygodnia. Do nich możemy zaliczyć na przykład Waldensów, Nestorian na wschodzie, Koptów w Etiopii. Albo szkockich Celtów. Te probiblijne grupy chrześcijan były albo po zasięgie, poza zasięgiem inwazji islamu, albo po prostu, będąc nawet w zasięgu islamu, zostały pozostawione w spokoju. Kto natomiast nie miał Bożej pieczęci? Chrześcijaństwo powszechne, zarówno wschodnie, jak i zachodnie. Kościół odchodził od zasad biblijnych, popadając w coraz większe odstępstwo. Również styl życia powszechnych chrześcijan daleki był od wzorców biblijnych. Przed powstaniem islamu Afryka Północna i Bliski Wschód były obszarem zajętym przez chrześcijaństwo. Ale jak Bóg miał je chronić? Schrokościół powszechny zarzucił święcenie soboty, czcił figury i obrazy wbrew drugiemu przykazaniu dekalogu biblijnego, zaakceptował wiarę w duszę nieśmiertelną i życie po śmierci, na miejsce usprawiedliwienia przez wiarę wprowadził zbawienie z uczynków kult Świętych i Marii i wiele innych niebiblijnych praktyk i doktryn. Chrześcijanie robili rzeczy, do których Chrystus nie byłby zdolny. Dlatego Bóg dopuścił do tego, że islam wyparł zepsute chrześcijaństwo z tych obszarów, które do dzisiaj pozostają muzułmańskie. Kalif Abu Bakr, następca Mahometa, wydał muzułmanom następujące polecenie. Będące echem proroczej zapowiedzi. Cytuję: Posłuchajcie uważnie: Gdy pójdziecie naprzód, znajdziecie religijnych ludzi, spędzających resztę życia w namiotach. Mowa tu o Nestorianach zachowujących sobotę, którzy zamierzają w ten sposób służyć Bogu. Pozostawcie ich w spokoju, nie zabijajcie ich i nie niszczcie ich namiotów. Znajdziecie także inny rodzaj ludzi, którzy należą do synagogi szatana, którzy mają ogolone czubki głowy. Mowa tu o tonsurach, czyli wygolonych głowach mnichów i księży. Rozłupujcie im czaszki i nie okazujcie im żadnej litości, chyba że nawrócą się i zapłacą haracz. Przejdźmy do wersetu piątego. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. Dalsze dzieje islamu, istotne dla świata chrześcijańskiego, z punktu widzenia proroctwa Piątej Trąby, dotyczą Turków Osmańskich. Turcja osmańska, zapoczątkowana przez Osmana I, stała się nową siłą islamu. Osman I w 1290 roku ogłosił się władcą niezależnym, i Turcy osmańscy w niedługim czasie uzależnili od siebie sąsiadów. 27 lipca 1299 roku Osman I rozpoczął 150-letnią wojnę z chrześcijańskim Bizancjum, atakując Nikomedię, prowincję bizantyjską. Od tego czasu Turcy osmańscy, mimo nieraz poniesionych porażek, stale wzrastali w siłę. I umacniali swoje panowanie. Prorok napisał, że i nakazano im, aby nie zabijały ich. To znaczy, że Turcy osmańscy nie byli w stanie zabić, pokonać chrześcijańskich Bizantyjczyków w krótkim czasie. Wojna przeciągała się i trwała 150 lat. Stając się udręczeniem dla Bizantyjczyków, co Jan opisał słowami, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. Lecz dręczyły przez pięć miesięcy. Pięć proroczych miesięcy, licząc według biblijnej zasady dzień za rok, to pięć razy trzydzieści dni, czyli sto pięćdziesiąt dni, Lat, Jeśli więc Osman I zaatakował bizantyjską Nikomedię 27 lipca 1299 roku, to ten proroczy okres pięciu miesięcy powinien zakończyć się 27 lipca 1449 roku. Bo 1299 dodać 150 równa się 1449. Co się stało w lipcu 1449 roku? W 1449 roku tron bizantyjski w Konstantynopolu. Po śmierci poprzedniego władcy przejął cesarz Konstantyn XI. Zdawał on sobie sprawę z tego, że nie oprze się rosnącej potędze Turcji Osmańskiej. Wobec tego, jeszcze przed wstąpieniem na tron Konstantyn XI. Wysłał ambasadora do Adrianopola, aby uzyskać zgodę od sultana tureckiego murada II na objęcie tronu, rok 1449, należy więc uznać za moment utraty niepodległości przez Bizancjum. Cztery lata później, w 1453 roku, Armia turecka pod wodzą Mehmeda II zdobywcy zdobyła Konstantynopol, ostatnią pozostałość antycznego Cesarstwa Rzymskiego i bastion chrześcijaństwa na wschodzie. Upadek Bizancjum ostatniego bastionu chrześcijaństwa na wschodzie był gorzką lekcją dla chrześcijaństwa. Które coraz bardziej kurczyło się w tej części globu. Tak jak prorok napisał, 150-letnia wojna z Turcją, utrata niepodległości Bizancjum i w końcu upadek Konstantynopola wywołały ból, jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. Szósty werset. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Świat chrześcijański, szczególnie wschodni, Bizancjum, dręczony był przez kilkanaście wieków przez podboje arabskie, a potem tureckie, przez podboje islamskie. Ludność słowiańska i grecka zamieszkująca tereny opanowane przez muzułmanów ulegała postępującej islamizacji. Obszary kiedyś zajęte przez chrześcijaństwo, bliski wschód aż po Mezopotamię, północna Afryka, wschodnio-południowa Europa, tereny Bizancjum, Bałkany dostały się pod panowanie islamu. Historia podaje, że ówczesny świat chrześcijański opanowało uczucie odrazy, od ale i paraliżującego strachu wobec Arabów i Turków. Ludzie woleli umrzeć, niż dostać się pod panowanie islamu, ale śmierć omijała ich, gdyż chociaż zdarzało się, że Turcy Urządzali rzezie wśród podbitej ludności. Jednak ogólnie islam nie był zainteresowany wyniszczaniem ludności, zabijaniem jej, lecz jej nawracaniem. W późniejszym, na przykład, czasie w Turcji osmańskiej dokonywano poboru chłopców z rodzin chrześcijańskich, których wychowywano na wiernych synów Allaha. Potem wcielano ich do janczarów, albo powierzano urzędy państwowe lub funkcje wojskowe. Za rządów sułtana Sulejmana Wspaniałego w Imperium Osmańskim część jedynie poddanych stanowili muzułmanie, resztę stanowili Żydzi, Katolicy, prawosławni, protestanci. Sułtan pozwolił, aby podbite narody, Zachowały swoją religię. Zdawał sobie sprawę, że wymuszenie nowej religii na starej kulturze byłoby drogą do pewnej rebelii. Dopóki podbite narody wykazywały lojalność wobec sułtana, mogły spokojnie egzystować w swojej kulturze i religii, a z biegiem czasu ulegały asymilacji i islamizacji. Sułtan ustanawiał prawa, które nie obrażały muzułmanów ani chrześcijan, dając im wielkie możliwości handlowe i gospodarcze, co bardzo przyczyniło się do wzbogacenia imperium. Oczywiście, w jakimś sensie chrześcijanie byli jednak no, tą klasą drugą, ale nie było prześladowań chrześcijan. Takich jak w Europie, gdzie płonęły stosy, gdzie po prostu wyżynano i mordowano inaczej wierzących. Popatrzmy teraz na werset siódmy i dziewiąty. Z wyglądu, szarańcze te podobne były do koni, pisze Jan, gotowych do boju. A na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Szarańcza oddaje swym wyglądem. Ogromną masę bojowników walczących za wiarę w imię Allaha i Mahometa. Arabowie stanowili świetną jazdę. Jeździectwo jest przecież sztuką pochodzącą z Arabii. Arabowie, a potem Turcy nosili barwne zawoje lub turbany na głowach. Często mieli długie włosy i brody. Zęby lwa mogą tu oznaczać nieustraszoność. Gdyż śmierć w walce za wiarę kwalifikowała ich do zbawienia. Kolczugi, pancerze wykonane z dobrej stali chroniły ich. Odgłos lecącej szarańczy przypominał odgłosy pędzącej konicy, nacierającej piechoty i ciągnących za wojskiem taborów. Popatrzmy na werset dziesiąty. Miały też ogony. Podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. Procza szarańcza, którą pokazano Janowi w wizji piątej pieczęci, była niezwykła. Stanowiła krzyżówkę szarańczy i skorpiona. Jej odwłot był ogonem skorpiona. Jan zapisał, że jej moc wyrządzania ludziom szkody podczas proroczego okresu pięciu miesięcy, czyli 150 lat, tkwiła właśnie w ich ogonach. I tu pojawia się pytanie: co w symbolice proroczej oznacza ogon? Najlepszą odpowiedź znalazłem w księdze proroka Izajasza w rozdziale dziewiątym. I tam werset czternasty. Księga proroka Izajasza, rozdział dziewiąty i werset czternasty czytam. Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Posłuchajcie uważnie. Ogonem jest prorok. Nauczający kłamstwa. A więc ogon oznacza fałszywego proroka i zwodniczą ideologię. Symbol ogona pojawia się również w dwunastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Tam pokazano Janowi wizję, w której czerwony smok zmiótł swoim ogonem jedną trzecią część gwiazd niebieskich. Właściwa interpretacja tego proroczego obrazu dotyczy zwodniczej działalności Lucyfera przeciwko bogów niebiesiech, w wyniku której jedna trzecia aniołów stanęła po jego stronie przeciwko swemu stwórcy. W piątej pieczęci ogon reprezentuje Mahometa i jego błędną religię. Siłą podbojów muzułmańskich, była właśnie ideologia islamu. Wiara w jej przesłanie dawała muzułmanom niesłychaną odwagę, siłę, determinację, pogardę śmierci, wytrzymałość i poświęcenie. Była siłą motoryczną dżihadu. Nawet w obecnych czasach, w imię tej ideologii, islamscy bojownicy potrafią poświęcić swoje życie w samobójczych atakach. Pamiętamy serię czterech ataków terrorystycznych przeprowadzonych we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli bojownicy islamscy Al-Kaidy, kierowanej przez Osamę Bin Ladena. Po opanowaniu samolotów skierowali je na wieże World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon w Waszyngtonie. W przypadku czwartego samolotu atak nie powiódł się z uwagi na obronne zachowanie pasażerów na pokładzie, wskutek czego maszyna rozbiła się na polu w Pensylwanii. 19 młodych dżihadystów nie, nie zawahało się poświęcić swego życia. Od dłuższego czasu świadomi swojej śmierci przygotowywali się do tego samobójczego ataku. Atak spowodował śmierć 2977 osób i 19 dżihadystów, czyli łącznie 2996 osób. Możemy także wspomnieć, Islamskich szachidów, którzy mając na sobie pasy lub kamizelki, szachida, pełne materiału wybuchowego, giną w atakach samobójczych na wybrane cele. Szachid to arabskie słowo oznaczające męczennika. Jan po raz drugi wspomina w tym wersecie proroczy okres pięciu miesięcy wyrządzania przez szarańcze szkody ludziom. Dla utrwalenia sobie treści niniejszego proroctwa przypominam, że okres pięciu miesięcy w rzeczywistości oznacza 150 lat, bo 5 razy 30 równa się 150 dni, czyli lat. Okres ten rozpoczął się 27 lipca 1299 roku, Atakiem tureckim pod wodzą Osmana I na Nikomedię należącą do Bizancjum. Po 150 latach wojen cesarz bizantyjski Konstantyn XI w 1499 roku poprosił sułtana tureckiego Murada II o pozwolenie wstąpienia na tron po śmierci swego poprzednika. W ten sposób Bizancjum Ostoja chrześcijaństwa wschodniego utraciło swą niepodległość na rzecz muzułmańskiej Turcji. W 1453 roku, czyli cztery lata później, Mahmed II zwycięzca zdobył Konstantynopol. Popatrzmy na werset 11. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani którego imię brzmi po hebrajsku Abbadon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolyon, czyli niszczyciel. Jan wyjaśnił, że szarańczą kierował anioł otchłani noszący hebrajskie imię Abbadon, to jest zagłada i greckie imię Apolyon, to jest niszczyciel. Islam zniszczył i zgotował zagładę odstępczemu chrześcijaństwu na obszarach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej. Położył kres Bizancjum, ostatniej pozostałości antycznego Cesarstwa Rzymskiego i bastionowi chrześcijaństwa na wschodzie. Zagroził chrześcijaństwu zachodniemu, łacińskiemu. Bardzo ograniczył zasięg i wpływ chrześcijaństwa. Doprowadził do tego, że ogromne obszary globu ziemskiego stały się niedostępne dla Ewangelii. Duża część populacji zamknęła się na Chrystusa i jego odkupienie, Biblię i jej wartości. Allah wyparł Boga Stworzyciela z serc miliardów ludzi. A Koran, pismo święte. Dziś islam jest drugą co do wielkości religią świata, zaraz po chrześcijaństwie. Jest religią większą od katolicyzmu. 24,3 populacji świata wyznaje islam czyli prawie 1 czwarta.

Buddyzmu. Islam jest najszybciej rozwijającą się religią świata. Szacuje się, że w latach 50. XXI wieku islam może wzrosnąć do największej religii świata. I teraz popatrzmy na werset 12. I z tego co widzę, ostatni. Jedno biada minęło, oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada. Jak informuje słownik języka polskiego Państwowego Instytutu Wydawniczego, słowo biada jest wykrzyknikiem wyrażającym grożące komuś niebezpieczeństwo nieszczęście lub karę. Chrześcijaństwo ogólne, powszechne Coraz bardziej oddalało się od wzorców biblijnych. Najazdy barbarzyńskie, które zakończyły istnienie zachodniego, łacińskiego Cesarstwa Rzymskiego, tak jak to przepowiedziały pierwsze cztery trąby, niczego chrześcijan nie nauczyły. Chrześcijanie nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków, a Kościół brnął w coraz większe odstępstwo. Dlatego zgodnie z relacją Apokalipsy Bóg dopuścił do tego, aby kolejne nieszczęście w postaci pierwszego biada, przedstawionego w niniejszym rozważaniu proroctwa trąby piątej, spadło na chrześcijaństwo. Islam wstrząsnął chrześcijaństwem, wyparł z dużych obszarów globu ziemskiego i dręczył przez wieki. Zniszczył Bizancjum i Konstantynopol, stolicę wschodniego chrześcijaństwa. Islam stał się jakby biczem w rękach Boga, wzywającym Kościół do opamiętania się. Chociaż świat chrześcijański przeraził się upadkiem Bizancjum i obawiał się dalszej inwazji islamu na Europę Zachodnią, jednak znowu nie wyciągnął żadnych wniosków z kolejnej bolesnej lekcji historii. Dlatego napór islamu i ataki tureckie nie miały się zakończyć z chwilą zdobycia Konstantynopola i upadku Bizancjum. Miały one jeszcze trwać i zagrozić Europie zachodniej. Stąd Kolejne dwa biada miały spaść na świat chrześcijański, by tak jak zapisał Jan w dziewiątym rozdziale Księży, Księgi Apokalipsy w wersecie 20 i 21 i na to proszę zwrócić baczną uwagę, bo to jest ważne, chrześcijanie odwrócili się od uczynków rąk swoich, przestali oddawać cześć. Demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i by odwrócili się od swoich czarów, i od wszeteczeństwa swego, i od kradzieży swoich. Zresztą chciałbym ten tekst przeczytać z księgi Apokalipsy, a więc otwieram księgę Apokalipsy. Tam rozdział dziewiąty i w dziewiątym rozdziale odczytuję wersety 20 i 21. Dlaczego Bóg dopuścił, by islam dręczył chrześcijaństwo, żeby chrześcijaństwo się opamiętało? Jest zapisane, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich nie przestając oddawać czci demonom a, a, ani oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie odwrócili się od zabój swoich, ani od swoich czarów ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich kiedy spotkamy się następnym razem Omówimy sobie szóstą trąbę, która dotyczy konfliktu między chrześcijaństwem a imperium osmańskim. Pamiętajcie, ci, którzy chcieliby materiał dzisiejszego rozważania, mogą o niego poprosić. Wyślemy wtedy drogą elektroniczną. Dziękuję za uwagę. Amen.